Drodzy Państwo, jeśli ktoś liczył na to, że trzeciej edycji nie będzie, no to bardzo mi przykro, ale będzie i to już niedługo, bo dokładnie za tydzień, za 7 dni, w sobotę, 13 lipca, odbędą się trzecie kartofliskowe Mistrzostwa Świata w udawaniu gry w piłkę. W tym roku widzimy się w Przykonie. Jak ktoś surfuje na przykład, no to powinien dobrze kojarzyć, bo Przykona, no to mekka polskich surferów. Tam jest zbiornik właśnie o nazwie Przykona, ale niedaleko zbiornika jest też położone piękne boisko. No i aż się prosi, żeby na tak wspaniałym obiekcie mogli swoje umiejętności zaprezentować zawodnicy, którzy mają do zaoferowania coś więcej. I zaprezentują, a tych zawodników w tym roku będzie mnóstwo. Wystąpi w zawodach drużyn 16. Tutaj mam pełną listę. Udajemy, że umiemy grać. Będą ekipy dobrze znane. Grupa A to grupa śmierci. JKS się kopnie w czoło. Na przykład LZS Chrząstawa. Chrząstawa nic nie strzeli. Będzie naprzód Świbie. A naprzód Świebie. O ja jebie. Ale będą też nowe ekipy. I wśród tych nowych ekip będzie na przykład zespół Janusze Futbolu Kraków. A jakie oczekiwania macie w ogóle? Absolutnie żadnych. Nie wygramy, czy wygramy jeden mój! Janusze Futbolu Kraków mają najdalej. Nieco bliżej mają zawodnicy Orła Bydgoszcz. Orzeł Bydgoszcz to, przypomnę, ekipa, która wsłowiła się tym, że przegrała w Pucharze Polski 0-34. To ma, jak ma dostęp do rynku, to ma dostęp. No przecież ja prowadzę. To powiedz. O ja pierdolę! O kurwa! Ale szmato, ja pierdolę. Jeśli chodzi o nowe ekipy, to będzie również drużyna gospodarzy Teleszyna czy Przykona. Trzeci zespół wystawią, bo no pierwszy jest za mocny, więc zagrają rezerwy rezerw. Będzie również drużyna z Poznania. Jadwiżański KS już grał i będzie grał w tym roku, ale będzie drużyna Odlewu Poznań. Piłkarski poker z pewnością Państwo oglądali. Panowie, tak to wygląda na dwie kolejki przed końcem. Mutra Lubin, Oceania Gdynia, Koks Wałbrzych, Odlew Poznań. No to właśnie ten słynny Odlew Poznań z piłkarskiego pokera zaprezentuje się na kartofliskowych mistrzostwach. No, nawet w grupie zagra z zespołem Kartofiska. Odlew spali się psychicznie. W grupie z zespołem Kartofiska zagra także zespół, którego ja nie widziałem w akcji. Chyba jako jedyny zespół, którego nie widziałem w akcji z tego zestawu. Ale został zaproszony, zakwalifikował się na mistrzostwa, ponieważ ma fajną nazwę. W grupie C wióry polecą, drogie dewno przyjedzie z Tartaka. Tartak Klamry to jest zespół z województwa kujawsko-pomorskiego. Faworytem bukmacherów nie są, bo są już kursy. Forbet jest oficjalnym bukmacherem tych mistrzostw. Faworytem do zajęcia ostatniego miejsca jest Orzeł Bydgoszcz, o, z tego co pamiętam. No i co jeszcze istotne, no zawody odbędą się w godzinach 11, 18 chyba, o 18 będzie mecz o miejsce 16, a później przenosimy się 3 km nad zbiornik Przykona do baru o nazwie Surf Base Przykona i tam odbędzie się afterek. Na afterku zagra na przykład słynny DJ Metro. To ty jesteś DJ Metro, słynny? To jest DJ, który gra w zespole LZS Chrząstawa. Ja jestem chłopak LZS-u, ja jestem solą polskiej wsi. Zaserwuje na pewno muzykę na najwyższym poziomie, tak samo jak gra. I co, no każdy jest zaproszony na tę imprezę, ale żeby tam wejść, to trzeba będzie mieć opaski. Te opaski będziemy rozdawali w trakcie turnieju wśród osób, które zarejestrują się na wydarzeniu. No właśnie, bo mistrzostwa mają swoje wydarzenia, tam są już wszystkie szczegóły i afterek ma oddzielne wydarzenie i linki do tych wydarzeń oczywiście będą pod filmikiem. W tym miejscu, gdzie będzie afterek, jest pole namiotowe i tam kilka zespołów będzie nocować. Część już chyba nawet będzie się rozgrzewać od piątku. Leje się prowa, leje woda. Jakby ktoś chciał tam dołączyć, to zapraszamy. Miejsca chyba na tym polu namiotowym jeszcze są. No i tyle. No. Na imprezie będzie prowadzona sprzedaż napojów chłodzących o kolorze złotym. Będzie również catering.
No i co jeszcze? No, z takich ciekawostek turystycznych to pierwszy budynek od stadionu to tam jest hurtownia alkoholi. O. Może to kogoś zainteresuje, nie wiem czy będzie czynna. I tyle, ale tak mówiłem, że Forbet jest oficjalnym bookmacherem mistrzostw. Tam jakieś koszty pokryją, no bo się zrobiły jakieś koszty, no nie mamy z czego tego pokryć. Bo ten catering to jest na zewnątrz wyprowadzony, tam sobie ktoś zarobi. Jakieś koszty trzeba pokryć, więc Forbet jest bookmacherem oficjalnym, wystawił kursy i przygotował przy okazji specjalną promocję. No jest to promocja skierowana dla graczy nowych. Jak jakiś nowy gracz zarejestruje się na hasło Padaka 2019, bo to jest oficjalny hashtag tych zawodów Padaka 2019, tam trzeba wpisać przy rejestracji w polu kod promocyjny. No to jak ktoś postawi kupon na zdarzenia z tych mistrzostw i na kuponie będą tylko zdarzenia z tych mistrzostw, to pierwszy taki kupon jest zakładem bez ryzyka. Do 50 zł, jeżeli ten kupon nie wejdzie. Pierwszy kupon na mistrzostwa, jeżeli nie wejdzie, no to 50 do 50 zł. Stawka wraca do osoby, która taki kupon wysłała. Stawka wraca w postaci bonusa. Ktoś jeszcze? A właśnie, jakby ktoś jechał na te mistrzostwa i miał na przykład w aucie jakieś miejsca, no to niech da znać tam na wydarzeniu, no pewnie ktoś by się podczepił, no. No i widzimy się już za tydzień. Pewnie w wybornej formie wszyscy będą. Zwłaszcza w niedzielę rano.